Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii, w sumie dalej nie wiem jakiej, nieważne. Załóżmy, że to są wieśniaki na Dolnym Śląsku. Niech będzie. Tak, jako że prawdopodobnie skoro widzicie ten odcinek, to znaczy wbiliście 180 łapek, dlatego też zróbmy, ile, 200 czy 190, Grzymsik? 190 dajesz. Dobra, 190 i leci do was kolejny odcinek. Dlatego też tak. Dzisiaj sobie zrobimy taką akcję, jaką? Siano co? Siano kiszonka. Otóż to. Dobre, mamy tu taki sprzęt zielony, taki fajny, wiecie, no, odnowiony jest cały. Po restauracji, albo tam innym barze. Z muzeum oddali. Tak, no, dobra cena była, czyli kosztował nas tyle co nic. No i patrzcie, nawet mury się nie psują, jak się w nie wjeżdża nim. No nieważne. Tutaj mamy do niego taką przystawkę, wiecie, z kołami, fajna, taka elegancka, zielona. Wow. Ja ogólnie właśnie, bo gramy na dedyku, więc nie jest ta płynność gry taka idealna. Ale nie jest też źle, no tego pingu widzicie, nie mam, mam między 20 góra, 20 a 30. Bo z reguły teraz, jak nie nagrywałem, to było 18 cały czas. Także dobra, jedziemy sobie na łąkę. Dzymsik jedzie za nami chyba. Jedzie, dobra, jedzie. Ile jedziesz? Ja mogę jechać 31 aż. A ja 28, to, dobra, to cię będę ścigał. To ja pojadę 29, pojadę. Nie, to jedź, ja cię będę ścigał, no bo 60 jest szybka. Dobra. No i tak, mieliśmy sobie pogadać na temat FS19. FS19, tak. Był taki livestream i nie wiem, Grzymsik, ty nie oglądałeś, nie? Nie. Ja tak tylko jednym okiem patrzyłem. Ale zauważyłem kilka fajnych i niefajnych rzeczy. Od których zacząć? Niefajnych. Niefajnych? Albo fajnych. Od fajnych, no dobra, to zacznijmy od fajnych. Pierwszy rzut oka mi się rzuciło. Mówię cały czas teraz, jakbyście pytali o tej europejskiej mapie. Nie wiem, jak ona tam się nazywa, czy ona się nazywa jakoś. Ale fajna trawa jest. Fajna, fajna. Fajne jest to uginanie trawy. Będę tak, wiecie, jakbyście to pisali, to byłyby to myślniki. No, także będę mówił takimi punktami, jakby właśnie od myślników. Trawa fajna, tekstury trawy, fajne uginanie trawy. Wapno. Podobało mi się wapno, jak było rozsiane. Brudzenie na kołach fajne, nie wiem jak tam na maszynie, bo nie było widać chyba, albo po prostu przeoczyłem. To było na plus. Co tam jeszcze fajnego, bo teren fajny i dużo, to jeszcze nie jest tak dużo, jak ja bym dał dużo, ale sporo, krzaków, drzew, tak wiecie, po europejsku, jak tutaj widzicie w Polsce, my są w Dolnym Śląsku teraz, to tutaj też jest dużo, to tam też było dużo, trochę mniej dużo, ale i tak dużo. Co tam jeszcze fajnego było, no te bujanie się maszyn, wszystkiego w środku. Nie jechało się tak jak tutaj już tak sztywno. Czekajcie, gdzie ta łąka miała być? A tutaj, dobra, za torami jednak. To bujanie się maszyn, no tak realnie to jednak trochę wygląda, tak jakby, wiecie, faktycznie w kołach było powietrze, jakby po prostu... no ogólnie tak realnie to wygląda trochę. Nie umiem sprecyzować, bo mi brakuje słów, bo mój elokwentny słownik polszczyzny jest zbyt ubogi, żeby wypowiedzieć się tutaj samymi prestiżowymi słowami. No. Zabłysłeś teraz, Sebastian, ci powiem. Co jeszcze mi się podobało? Aha, chcesz jechać za tobą? Możesz. Interfejs graficzny podobał mi się. Bardzo mi się podobał. Fajny, taki ciemniejszy jest niż w 17, w sensie... ciemniejszy? Sklep jest ciemny czy nie? Czekaj, ja sobie sprawdzę. Jest ciemny, ale tam był lepszy. Ja jadę jakby coś tak... z górki do 10-12 nawet, a tak jak na prostym pod górkę to tak 6-7 jadę. Co ja tam mówiłem? Interfejs. Ogólnie maszyny fajnie wyglądają, maszyny wszystkie, modele w sensie, o tak chciałem powiedzieć, fajnie wyglądają, podobało mi się. Natomiast tak, tekstury upraw chyba zostały nawet 17, albo są bardzo podobne. Jak się skosi te tekstury,
też nie był. Żryska, takie... tak? No właśnie, żryska. Żryska albo ścierni, jak to woli. No, płuc papieru. No, nie były takie za fajne. Nie widziałem jeszcze, albo minąłem, albo nie było pokazane nigdzie wody. Bo jakby na przykład było taka, jak tutaj teraz widzicie przede mną, obok mnie, to ja bym był zadowolony, mnie by tam więcej nie trzeba było. Jest fajna. Nie wiem, jaka tam będzie, czy będzie fajna tak samo. Zobaczymy. Nie wiem, co tam jeszcze mam powiedzieć. Może ty, Zimsik, chcesz coś powiedzieć? Konie. O, ty chciałeś o koniach mówić. Tak, konie mają być. Są. Jestem ciekaw, jaki będzie ich system karmienia, czy tylko owiec i tylko siano. Czy może na przykład kiszonkę z kukurydzy będzie można też robić? Siano kiszonkę i kiszonkę z kukurydzy. Bo taka ciekawostka, jak ktoś nie wie, konie też jedzą kiszonkę z kukurydzy, tylko kiszonka musi być dużo bardziej podsuszona niż jak dla bydła. Czemu tak? No tak, tak samo jak dla bydła kosisz siano, powiedzmy, to skosisz krótsze, co nie? Bardziej. No. A konie lubią długie siano. Takie długie musi być. Mhm. Długa trawa musi być. A no widzisz, to ciekawostkę, żebym się dowiedział. A cukier konie lubią? Lubią. I wysłodki na przykład też potrafią jeść. No cukier też jest słodki, więc i wysłodki, i cukier i słodki. I buroki, marchew, jabłka. Którzy ja jeszcze... O, Grzymsik, zwolnij, stój. O, wszystkie jeszcze podjedź troszki. Wszystkie przecież sieczki z lucerny. Lucerny, nie lucerny, koniczyny, też to konie jedzą szybko. Dobra, możesz jechać elegancko, ładne foteczki z cykłem. No to z tymi koniami takie trochę chude te konie były, biedne, niedożywione, no. Ale liczę na to, że jak się im da cukru, więcej papu, to będą takie, wiecie, masywniejsze, takie jak to kunie pociągowe, fajne takie. Ślązaki ciekawe, takie. Ciekawe ten, czy robią iha. I tak czy robią w grze. Czy babki puszczają tak posiano kiszące w szczególności. Możliwe. Znaczy, no, to nic śmiesznego w sumie, normalna rzecz, jakby nie patrzeć. Ale jest ciekawe, czy takie szczegóły w sumie, czy też wzięli pod uwagę, czy raczej nie. Bo na przykład tutaj u zwierząt chyba nie ma nic takiego, no nie? Nie ma właśnie. I to takie dziwne jest, no. Takie nierealistyczne. No, jakby nie patrzeć, no. Chociaż nie, w sumie jest obornik, no nie? Gówno. No obornik, no ale ci nie pachnie, tak? Gnój. No ale właśnie, no to jest fakt. Tak czy inaczej, no nie wiem, jak na razie nie oceniam gry źle, ale zobaczymy za tydzień. Zobaczymy, może będzie tak, że mi się nie będzie podobało. No ogólnie na razie, tak jak mówię, no jest spoko. No ale zawsze mogłoby być lepiej. Nie pokazali nic jeszcze związanego z pracami polowymi z ziemią. Czy ta fizyka tej gleby jest coś... zmieniona, ale podejrzewam, że celowo tego nie pokazali. Bo z dwóch przyczyn, albo, znaczy z dwóch, dwie teorie mam. Albo chcą zrobić niespodziankę, że coś poprawili, albo nie chcą pokazywać, bo wiedzą, że nic nie poprawili i żeby ludzi po prostu nie zrazić. To są moje dwie teorie. Ja myślę, że ta druga może być bardziej prawdziwa. No niestety, ale ja też tak myślę. Znaczy w sumie niestety, z drugiej strony lepiej tak, niż jakby mieli zrobić coś na siłę i miałoby im to nie do końca wyjść. Dobra, ale wybacz im, jak znowu nam od Huba wrzucą tego, mod orki, tak jak wcześniej ten Real ten Real Terrain, coś takiego. Real module, coś tam? No. No chyba, że to wtedy okej. Okay. To wtedy jest okej. Okay. No a co dalej, to nie wiem, co tam jeszcze pogadać. Zresztą pewnie, żeście sami widzieli. Właśnie, bo też nie powiedziałem, miał być nowy nabytek na tym odcinku, ale tam w fabryce się opóźnili, bo zamiast na żółto to pomalowali ładowarkę na purpurowo i na śnokoperkowy róż i ten. I ja taki i my nie chcę. Chcieli. No dokładnie, bo to taka, wiecie, Barbie damska, te blondynki i tak dalej, takie karpie, tak jak te całe godlewskie siostry. Widziałeś hymn polski, jak śpiewali? Nie, na szczęście nie. Na szczęście nie. Ja mam jeden problem. Nie mamy zarzutnika jakiegoś. Witaj się. To dzień dobry, bardzo tutaj i ja po prostu mam problem z farmingiem 17. No dobra, ale to mówię, jaki ten problem? No to nie mamy zarzutnika i nie mam jakiegoś Ursusa C355 od Katfana.
No rozrzutnik to ja nawet wiem, który musisz wejść, no, jesteś na Mothubie, no nie? Na, no, no znaczy jestem, na tym, no. Na dedyku. No tak, i tam tak, będzie tak, tak. Nazwa archiwum, takie jak masz w modach, będzie rozrzutnik Seba. To pewnie będzie to. No a to teraz, jeśli chodzi o tego Ursusa, no to kurczę, ciężko mi powiedzieć, bo ci by trzeba było to wziąć i sprawdzać po kolei. Dobra. Ursusa to może ogarnę, ale rozrzutnik Seba. No, także my mamy, będziemy mieli nowy nabytek i od razu będzie miało dużo roboty, czyli zbieranie tych wszystkich belek. Zostawimy je tutaj. No, do jutra, myślę, jutro, pojutrze najdalej ten nowy nabytek będzie, także... Także... No, długo nie będą czekały. Ile ich tu... Czekajcie, ile ich tu jest już, a ile ich będzie? 1, 2, 3, 5, 6... 6, no to będzie 7 albo 8 ich będzie pewnie, nie? A, coś takiego. No tak myślę, więc no, damy radę, ogarniemy. To na razie starczy, a znowu za parę dni pojedziemy na inną łąkę. W następnym odcinku myślę, że będzie akcja właśnie nowy nabytek i zbieranie tych belek. No ale tak jak mówię, 190 łapek musicie wbić i wtedy niezwłocznie ląduje kolejny odcinek na kanale. A ja sobie jeszcze wrócę na farmę naszą. Nie będę mówił na farmę, bo to brzmi wiejsko. Będę mówił, wracamy do firmy, na bazę. Na bazę, no bo to, właśnie. Bo to brzmi, jak tak, to Brodczyk mówił. No to wracamy to na jakieś... bazę. Pole a to jakieś SKF-y, PGF-y? Nie, tutaj wiesz, to jest dobre, wszystko jest fajnie. Na bazę wracamy, bo to brzmi tak bogaciej, nie? Wiesz, nie tak biednie. No pewnie, że więc tak. Więc wracamy na bazę, żeby nie było lipy. No i odstawiamy maszynę i będziemy kończyli odcinek. A w tym czasie możecie napisać hashtag, tak jak w poprzednim odcinku, godzinę, nie w poprzednim. Hashtag, o której godzinie oglądacie i którą łapkę żeście dali. Albo taki hashtag napiszcie. Oczywiście serduszko będą rozdawane. Także no, zobaczymy jak to będzie. Ciekawe ile osób swoją drogą napisze takiego hashtaga. Zobaczymy. No, ja już tutaj powoli dojeżdżę. Mamy godzinę 15:28. Widzicie, nasze konto się powiększyło z racji takiej, że to co w ostatnim odcinku żeśmy zebrali, to żeśmy sobie sprzedali i właśnie o tyle się powiększyło. Jeszcze też czekamy, bo miał przyjść przelew z malutkim 30 czy tam 40 tysięcznym kredytem, którego mamy zamiar spłacić bardzo szybko. Ale to się okaże, wszystko jeszcze w planie wyjdzie. No, a ja już sobie dojechałem praktycznie, teraz gdzieś tu postawić, tylko jest tam z tyłu gdzieś ten sprzęt. W sumie wiecie co ja zrobię? Dobra, ja sobie pierdyknę go tu gdzieś. Żeby potem szybciej było do wyjechania. Fajna taka tutaj niby łąka, ale... Ojej, stój! Kurde, już będzie pogięta belka tam jakaś przy pole. Ale trudno, będziemy prostować najwyżej. No i wracając do tematu, to ja sobie tutaj postawię, bo będzie potem prościej, szybciej do wyjazdu i fajna ta łąka taka robi za parking troszkę, ale w sumie to no ta przy dom, przy tym, przy bazie, na bazie. Ta z tyłu, tak? Nie, no ta z przodu. Przy rzece. Nie, na bazie mówię. Ta łąka taka, gdzie przyczepy stoją. A. No, ta łąka, bo jeszcze drugą mamy, nie wiem czy wiesz. No wiem, ale to ta tutaj, ja wiem z drugiej strony. Ale mówię o tej, bo ta tutaj robi za taki parking, parkplac. Także no. Tak, widzę. No, także my się żegnamy z wami. Zachęcamy do oglądania i na razie trzymajcie się. Cześć. Cześć. Jeszcze nie wyłączyłeś serwera, bo ja nagrywam.